Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają El Kennedy. Dziedzictwo. Przełożyła Ewa Helińska. Czytają Mirella Rogozabiel i Konrad Biel. Część pierwsza. Pakt. Rozdział pierwszy. Logan. Ależ ona mnie obcina. Jasne, ziom. Wciąż tutaj zerka, leci na mnie. Chyba śnisz. Młoda ponętna foczka miałaby się gapić na takiego starego dziada jak ty? Mam tylko dwadzieścia osiem lat. Mówisz serio? Większe z ciebie próchno niż myślałem. Tłumie śmiech. Od dwudziestu minut podsłuchuję rozmowę trzech maklerów. Cóż, nie wiem na pewno, czy to rzeczywiście maklerzy, ale noszą garnitury, szyte na miarę i piją drogi alkohol w dzielnicy finansowej miasta, więc zakładam, że pracują w tej branży. Jeśli o mnie chodzi, to w porwanych jeansach i swetrze marki Under Armour wyglądam na topornego osiłka. Siedzę przy końcu baru i ściskam w ręce butelkę z piwem. Miałem szczęście i znalazłem wolne miejsce. Dzisiaj panuje tu tłok. Przerwa świąteczna trwa w najlepsze, więc bary w Bostonie pękają w szwach od klientów, którzy zrobili sobie wolne od pracy lub nauki. Trzej faceci których w frajerskiej rozmowie się przysłuchuje, ledwo rzucili okiem w moją stronę, gdy wskakiwałem na stołek obok nich. Jaki w końcu wynik ma Baker? Pyta jeden z mężczyzn. Wraz ze swoim jasnowłosym przyjacielem wpatrują się w bruneta, którego nazwali próchnem. Osiem procent, odpowiada. Blondyn jest bardziej łaskawy. Dziesięć procent. Spotkajmy się w połowie drogi i dajmy mu dziewięć. To szansa jak jeden do dziewięciu. Może jednak nie są finansistami? Próbowałem zrozumieć, w jaki sposób liczą, ale ten proces opiera się na przypadku, a nie na matematyce. Walcie się obydwaj. Mam znacznie większe szanse, protestuje Baker. Widzieliście ten zegarek? Błyska lśniącym Rolexem na lewym nadgarstku. Dziewięć do jednego, upiera się jego kumpel. Przyjmujesz warunki? Baker, który od razu teraz dla mnie już będzie Rolexem, chrząka z irytacją i kładzie pieniądze na blat. Pozostali dwaj idą w jego ślady. Z tego, co udało mi się usłyszeć i podejrzeć, ta gra przebiega mniej więcej tak. Jeden. Jeden z nich wybiera kobietę w barze. Dwa. Pozostali obliczają, tak to nazwijmy, szansę na to, że pierwszy gość zdobędzie jej numer telefonu. Trzy, kładą pieniądze na blacie. Cztery facet podchodzi do dziewczyny i co łatwe do przewidzenia dostaje kosza. Traci pozostawione pieniądze, ale tylko po to, by odzyskać je w kolejnej rundzie, gdy następny koleś także poniesie porażkę. Cała ta gra jest idiotyczna. Sącze piwo i obserwuje z rozbawieniem, jak Rolex rusza powoli do oszałamiającej kobiety w drogiej, obcisłej sukience. Dziewczyna marszczy nos na jego widok i już wiem, że ci przy barze zaraz wygrają trochę kasy. Stadzi ich, co prawda, na drogie garnitury, ale mimo to są skazani na klęskę. Dziewczyny z klasą zwykle nie mają litości dla niedojrzałych dupków, bo wiedzą, że stadzie na kogoś lepszego. Rolex Zaciska mocno szczękę i wraca z pustymi rękami. Jego przyjaciele wiwatują i zgarniają wygraną. Gdy blondyn już ma wybrać kolejny cel, odstawiam swoją szklankę z piwem na lśniący blad i pytam. Mogę też zagrać? Trzy głowy obracają się w moją stronę. Rolex obrzuca spojrzeniem mój niedbały ubiór, a potem uśmiecha się z przekąsem. Cóż, wybacz przyjacielu, nie stać cię na tę grę. Przewracając oczami, wyciągam portfel z kieszeni i przesuwam palcem po jego wnętrzu. Dzięki temu mogą sprawdzić, ile gotówki jest w środku. Sprawdźcie mnie odpowiada mu uprzejmie. Siedziałeś tam cały czas i podsłuchiwałeś? dopytuje blondyn. Przecież nie rozmawialiście szeptem a ja lubię hazard. Nie ma znaczenia, o co się zakładamy mnie wszystko pasuje. A skoro to już wiemy, to jakie mam szanse? Powoli omiatam wzrokiem zatłoczoną salę. U niej kończę. Trzy pary oczu przewiercają mnie na wskrąś. Goście taksują mnie przez kilka długich uderzeń serca, jakby próbowali ocenić, czy sobie z nich nie robię i haj. Zeskakuję więc ze stołka i podchodzę do nich blisko. O, spójrzcie na nią, gorąca jak ogień. Czy taki menel jak ja mógłby dostać jej numer? Rolex pierwszy opuszcza gardę. Ona? Pyta, wskazując niezbyt dyskretnie ślicznotkę, która zamawia Drinka u barmana. Masz na myśli to malutkie niewiniątko? Nie inaczej. Dziewczynę otacza aura niewinności. Delikatny profil ukazuje kilka piegów na nosie, ma jasnobrązowe brązowe rozpuszczone włosy, które rozsypują się na jej ramionach, żadnej skomplikowanej koafiury, jak u niektórych tutejszych lasek. Mimo obcisłego czarnego sweterka i krótkiej spódnicy wygląda bardziej na dziewczynę z sąsiedztwa niż na seksownego kociaka. Brunet Parska. Jasne powodzenia! Unoszę brwi. Uważasz, że nie mam szans? Ziom, spójrz na siebie, jesteś mięśniakiem, prawda? Albo jedzie na sterydach, kpi blondyn. Jestem sportowcem, potwierdzam, ale nie wdaje się w szczegóły. Najwyraźniej ci goście nie są fanami hokeja, inaczej rozpoznaliby we mnie na rybek z bostońskiej drużyny. A może i nie? Przecież od czasu, gdy powołano mnie do zawodowej drużyny z klubu farmerskiego, nie mam na swoim koncie aż tylu występów w meczach. Wciąż próbuję udowodnić trenerowi i kolegom, że wiele potrafię. Podczas ostatniego meczu zaliczyłem asystę. To było fajne. Ale gol by lepszy. Taki cukiereczek byłby tobą zbyt onieśmielony. Tłumaczy mi Rolex. Szanse na to, że zdobędziesz jej numer są jak 20 do 1. Jego koledzy przytakują. To 25% szans. Dodaje jeden z nich. Znów ich matematyka okazuje się nonsensowna. A co jeśli chcę czegoś więcej niż jej numer? Rzucam wyzwanie. Blondyn parska śmiechem. Chcesz dowiedzieć się, jakie masz szanse na to, by wrócić z nią do domu? Sto do jednego. Znów zerkam na brunetkę. Ma na sobie czarne, sięgające do kostki, zamszowe botki na grubych obcachsach. Założyła nogę na nogę i sączy z gracją drinka. Jest śliczna. Stawiam dwieście dolarów, że wsadzi mi język do gardła w czasie poniżej pięciu minut. Tę przechwałkę okraszam aroganckim uśmiechem. Maklerzy wybuchają uśmiechem. Jasne, ziom! chichocze Rolex. Na wypadek, gdybyś nie zauważył kobiety w tym miejscu, to nie byle kto. Żadna z nich nie będzie się z tobą zabawiać w miejscu publicznym. Kładę dwie setki na blacie. Boisz się, że wygram, co? Szydzę. Ha, dobra, sprawdzam. Odpowiada blondyn, kładąc na blacie dwa banknoty. Idź i zobacz, jak smakuje przegrana, kochasiu. Unoszę szklankę i wypijam resztę mojego piwa. Płynna odwaga, mówię do chłopaków, a Rolex wywraca oczami. A teraz patrzcie i uczcie się. Puszczam do nich oko i odchodzę. Uwaga dziewczyny natychmiast skupia się na mnie. Na jej ustach pojawia się nieśmiały uśmiech, cholera, ma ładne wargi, pełne, różowe, błyszczące. Kiedy napotykam jej spojrzenie, odnoszę wrażenie, że w barze jesteśmy tylko my. Ma śliczne, brązowe, pełne wyrazu oczy, w których widać głód, więc puls mi przyspiesza. Już mnie ma. Nogi same mnie niosą. Sekundę później staję u jej boku, witając ją szorstkim: Hej! Cześć? Odpowiada. Musi przechylić głowę, by na mnie spojrzeć, bo siedzi, a ja góruję nad nią wzrostem. Zawsze byłem wysoki, ale odkąd zacząłem grać w hokeja, dodatkowo nabrałem masy. Jazda na lodzie w profesjonalnej drużynie ma swoje wymagania. Mogę postawić ci drinka? Proponuje. Unosi pełną szklankę. Nie, dziękuję, już mam. Kupię ci więc następnego. Nie będzie następnego. Nie ufam sobie. Dlaczego? Nie ważę zbyt wiele. Już po jednym jestem na rauszu. Jej usta wyginają się w lekkim uśmiechu. Dwa drinki sprawiają, że robię nieprzyzwoite rzeczy. Niech mnie szlag, jeśli fiut mi nie drgnął na te słowa. Jak nieprzyzwoite? Pytam przeciągle. Choć rumieni się, nie unika mojego pytania. Bardzo nieprzyzwoite? Uśmiecham się do niej szeroko, a potem szybkim, przesadnym gestem przywołuję barmana. Jeszcze jeden drink dla pani! Wołam. Dziewczyna śmieje się, a ten melodyjny dźwięk sprawia, że przeszywają mnie dreszcze. Och, jak ona mnie pociąga. Nie siadam obok niej, wciąż stoję, ale przysuwam się bliżej, tak że jej kolano lekko muska moją nogę. Słowo. Słyszę, jak wstrzymuje oddech pod wpływem tego delikatnego dotyku. Zerkam przez ramię i widzę, że moi nowi znajomi obserwują nas z wielkim zainteresowaniem. Rolex stuka dramatycznie w zegarek, jakby mi przypominał, że czas ucieka. Posłuchaj. Przysuwam usta tuż do jej ucha, by mnie dobrze słyszała. Tym razem widzę, jak wstrzymuje oddech. Sterczące piersi unoszą się, gdy nabiera powietrza. Kumple na 25% ocenili szansę na to, że zdobędę twój numer. W jej oczach tańczą diabelskie iskierki. O rany. Nie wierzą w ciebie, co? Przykro mi. Niepotrzebnie. Bywało, że już wygrywałem, choć nic na to nie wskazywało, ale zdradzę ci tajemnicę. Muskam ustami płatek jej ucha, szepcząc. Nie chcę twojego numeru. Ze zdumienia aż drgnęła i natychmiast na mnie spojrzała. Nie? Nie. To czego chcesz? Unosi drink i upija pospiesznie łyk. Przez chwilę dumam nad jej pytaniem. Chcę cię pocałować. Śmieje się zaskoczona. A! Mówisz tak, bo masz nadzieję, że to zrobię, a ty udowodnisz kumplom, że nie jesteś frajerem. Znów zerkam przez ramię. Rolex ma na twarzy sardoniczny uśmiech. Znów postukuję w zegarek. Tyk, tak. Pięć minut już prawie minęło. Mój własny zegarek mówi, że zostały mi tylko dwie. Nie. Odpowiadam. Nie dlatego chcecie cię pocałować. O, naprawdę? Naprawdę. Oblizuję dolną wargę. Chcę cię pocałować, bo jesteś najseksowniejszą kobietą w tym barze. Wzruszam ramionami. Poza tym chcesz tego samego, a kto tak mówi? Rzuca mi wyzwanie. Moja droga, nie przestajesz się gapić na moje usta, odkąd do Ciebie podszedłem. Mruży oczy. Widzisz sęk w tym? Lekko przeciągam opuszkami palców po jej szczupłym ramieniu. Nie dotykam jeszcze nagiej skóry, a ona już drży, że moi znajomi uważają, że jesteś małym niewiniątkiem. Ostrzegali mnie, że ktoś taki jak ja, szorstki i nieokrzesany, tylko cię śmieli. A wiesz, co ja myślę? Co? Pyta, zdyszana. Ty lubisz szorstkich i nieokrzesanych. Ponownie pochylam się bliżej. W płatku jej ucha tkwi mały diamentowy ćwiek, a ja nie mogę się powstrzymać przed muśnięciem czubkiem języka malutkiego kolczyka. Dziewczyna znów gwałtownie musi zaczerpnąć powietrza, a ja odczuwam satysfakcję. Wcale nie jesteś niewinna, ciągnę. Nie jesteś grzeczną dziewczynką. Właśnie teraz chcesz włożyć mi język w usta. Przejechać paznokciami po moich plecach i pozwolić, bym zerżnął cię na oczach wszystkich. Dziewczyna głośno jęczy. Na mojej twarzy pojawia się zadziorny uśmiech, gdy chwyta mnie za kark i przyciąga do siebie, a potem zaczyna całować. Masz rację. Mruczy. Nie jestem grzeczną dziewczynką. Mam erekcję jeszcze zanim włoży mi język w usta. A kiedy już to robi, wsuwając go między moje rozchylone wargi, tym razem to ja jęczę. Smakuje ginem i seksem, a ja, wygłodniały, oddaję pocałunek i słyszę, że wszyscy otaczający nas ludzie głośno wiwatują. Jestem pewien, że niektóre z okrzyków wznoszą maklerzy, ale jestem zbyt zajęty, by napawać się radością z odniesionego sukcesu. Gdy nasze języki się łączą, delikatnie wpycham nogę między jej miękkie uda. Daję jej poczuć, jaki jestem twardy. O mój Boże, mam rocze, odrywa się ode mnie, a w jej oczach błyszczy czysta żądza. Chodźmy stąd i skończmy to gdzieś, w ustronnym miejscu. Nie. Chcę ciebie teraz. Mój głos brzmi chropawo. Mruga, teraz. Mm. kładę rękę na jej smukłej tali, pieszczotliwie ją drażniąc. Słyszałem, że damska toaleta ma naprawdę duże, ustronne kabiny. Kładzie dłoń na mojej piersi, ale nie po to, by mnie odepchnąć. Ona też się ze mną drażni, omiatając gorącym spojrzeniem moje ciało. Potem przechyla głowę i pyta: Co by powiedziała na to twoja dziewczyna? Poglądam na nią wyzywająco. Powiedziałaby, szybciej, John, muszę dojść. Grace nuwieńczy, tak właśnie myślałem. Kpie, ale mojej dziewczyny chyba to nic nie obchodzi. Czasem trudno mi uwierzyć, że kiedyś była nerwową, paplającą studentką pierwszego roku, a ja przez przypadek znalazłem się w jej akademiku. Nieprawdopodobne, że słodka Grace Evers, w której się zakochałem, teraz jest tą seksowną lisicą, która zaraz pozwoli, bym zerżnął ją w łazience. Tak naprawdę to Grace wybrała ten bar i sprawdziła czystość łazienek, zanim zgodziła się na dzisiejszą ekscytującą zabawę z odgrywania ról. Z jednej strony wciąż jest tą dziwną dziewczyną, którą poznałem całe lata temu, a z drugiej moją kobietą, uwodzicielską i seksowną. Ujmuję ją za rękę i ściągam ze stołka. Wciąż jestem twardy jak skała i muszę sobie ulżyć. Jej szybki i płytki oddech oznacza, że jest podniecona równie mocno jak ja. Co ty na to? pytam, pocierając wnętrze jej dłoni kciukiem. Grace staje na czubkach palców i przyciska wargi do mojego ucha. Szybciej, John, muszę dojść. Tłumie wybuch śmiechu, ruszając za nią w stronę tylnego korytarza. Nim znikniemy w drzwiach, rzucam ostatnie spojrzenie przed ramię. Maklerzy gapią się na mnie, jakbym był kosmitą z innej planety. Wskazuję gestem pieniądze na blacie i kiwam uprzejmie głową, jakbym chciał powiedzieć... Zatrzymajcie wszystko. Nie muszę wygrywać jakiegoś głupiego zakładu. I tak jestem największym szczęściarzem w barze. Rozdział drugi. Logan. Nie musiałeś tego robić. Upiera się ojciec Grace, kiedy opuszczam klapę maski jego suwa. Naprawdę doceniam gest, ale czuję się jak ostatni palant, zmuszając cię do tej roboty w Wigilię Bożego Narodzenia. Przeciągam czystą szmatką po brodzie, by wytrzeć smugę oleju silnikowego i ze wszystkich sił próbuję się nie roześmiać. Cholernie lubię Tima i Wersa, ale słowa takie jak palant zgrzytają mi w uchu, gdy to on ich używa. W ciągu czterech lat związku z jego córką mogę policzyć na palcach jednej ręki przypadki, w których Tim zaklął. Co za drastyczna różnica w porównaniu z moim rodzinnym domem. Dorastałem z ojcem alkoholikiem, który przeklinał co drugie słowo. Moja biedna mama została kiedyś wezwana do przedszkola na rozmowę z nauczycielką, bo nazwałem jakiegoś dzieciaka pieprzonym pojebem. Och, co za czas. Bardzo złe i nieszczęśliwe. Na szczęście wszystko się zmieniło. Tata jest trzeźwy od prawie czterech lat i, choć nie do końca odbudowaliśmy nasze relacje, przynajmniej już możemy ze sobą normalnie rozmawiać. Jeśli mam być szczery, teraz tata Grace jest dla mnie jak ojciec. To przyzwoity gość, pominąwszy fakt, że woli futbol od hokeja. Cóż, nikt nie jest doskonały. Tim, nie pozwolę, żebyś płacił za zmianę oleju, skoro mogę to zrobić za darmo. Tłumaczę. Dorastałem pracując w naszym warsztacie. Umiem zmieniać olej z zamkniętymi oczami. Na pewno? dopytuje, poprawiając na nosie okulary w drucianych oprawkach. Wiesz, że nigdy bym cię nie wykorzystał, synu. Synu, cholera, za każdym razem chwyta mnie to za serce. Nie ma powodu, by Tim tak się do mnie zwracał. W końcu nie wzięliśmy z z ślubu. Kiedy go poznałem, myślałem, że pewnie jest tym typem gościa, który mówi, synu do każdego młodszego mężczyzny. Ale nie, w ten sposób zwraca się tylko do mnie i cóż, przyznaję, bardzo mi się to podoba. Wiem, dlatego zaoferowałem pomoc, zapewniam go. Nawet nie waż się jechać do tego swojego serwisu. Mój brat się tym zajmie za darmo. Jak się miewa twój brat? Tata Grace zamyka samochód i idzie w stronę drzwi garażu. Wychodzę z nim na podjazd i natychmiast czuję chłód. Tej zimy w Hastings wciąż jeszcze nie spadł śnieg, ale Gray stwierdzi, że meteorolodzy przewidują na jutro rano znaczne opady. Cudownie. Uwielbiam białe święta. Jeff ma się dobrze, odpowiadam. Prosiłby życzyć ci wesołych świąt. Przeprasza, ale nie może być dzisiaj z nami na kolacji. Brat wraz ze swoją żoną. Kylie spędzają tegoroczne święta w Meksyku z jej rodziną. Rodzice Kylie obchodzą czterdziestą rocznicę ślubu, więc postanowili urządzić wielką uroczystość. Ale mama i mój ojczym, David, dołączą do nas dziś wieczorem. Będzie zabawnie. Wraz z Grace mamy ubaw popachy, obserwując, jak jej ojciec, perfekcjonista, który jest biologiem molekularnym, konwersuje z moim nieprawdopodobnie nijakim ojczymem księgowym. W zeszłym roku założyliśmy się, ile nudnych tematów omówią w ciągu jednego wieczora. Grace wygrała, obstawiwszy dwanaście. Ja zakładałem dziesięć, ale nie doceniłem nowej fascynacji Tima staroświeckimi butelkami po mleku i nowej kolekcji porcelanowych słoników Davida. Josie także nie może przyjechać, mówi Tim. Josie to matka Grace, która mieszka w Paryżu. Choć rozwiedli się lata temu, wciąż są sobie bardzo bliscy. Zupełnie inaczej niż moi rodzice, którzy nie mogą nawet przebywać w tym samym pomieszczeniu, mimo że ojciec przestał pić. Wiele razy rozmawialiśmy z Grace, co się stanie, gdy się pobierzemy, gdy, a nie jeśli, bo oboje wiemy, że nasz związek zwiększy ślub. Ale zastanawiamy się, jak rozwiązać kwestię ślubnych zaproszeń. Ostatecznie postanowiliśmy, że wyślemy je pocztą, by uniknąć dramatów, bo nie ma mowy, żeby mama się pojawiła tam, gdzie będzie również tata. Nie mam o to pretensji do mamy. Gdy mieszkali razem, tata zamienił jej życie w piekło. To ona musiała radzić sobie przez całe lata z pijackimi napadami szału, zamroczeniami i okresami odwyku, cały czas próbując wychowywać praktycznie sama dwóch synów. Nie sądzę, by kiedykolwiek jeszcze, Chciała się z nim spotkać. To cud, że ja i Jeff zdołaliśmy mu wybaczyć. Czy twój harmonogram pozwoli ci pojechać tego lata z Grace do Paryża? Pyta Tim, gdy okrążamy dom i zmierzamy do otaczającej ściany werandy. Wszystko zależy od tego, czy nasza drużyna dotrze do play-offów. Wiesz, z jednej strony dwa miesiące w Paryżu to brzmi jak bajka, ale z drugiej to by oznaczało, że nie będziemy grać po sezonie, a to już mnie tak nie cieszy. Tim chichocze pod nosem. Widzisz, gdybyś grał w futbol, sezon kończyłby się w lutym i mógłbyś wyruszyć w podróż. Pewnego dnia przywiążę cię do krzesła i zmuszę do oglądania meczów hokejowych tak długo, że nie będziesz miał wyjścia i pokochasz ten sport. To nie zadziała, odpowiada radośnie. Uśmiecham się szeroko. Więcej wiary w moje umiejętności oprawcy. Gdy tylko docieramy do schodków wiodących na werandę, przy krawężniku przed domem pojawia się duży brązowy van. Przez sekundę jestem zdezorientowany, myśląc, że to mama i David, ale w końcu dostrzegam logo UPS. Wciąż rozwożą przesyłki? Zdumiewa się Tim. O szóstej? Wigilie? Biedni ci ich pracownicy. Rzeczywiście. Kurier wygląda na wykończonego, kiedy idzie do nas ścieżką, w jednej ręce trzyma karton, a w drugiej tablet. Czołem ludziska, mówi, gdy do nas dociera. Wszystkiego najlepszego i przepraszam, że przeszkadzam. To moja ostatnia przesyłka dzisiaj do Grace Evers. Wszystkiego dobrego, odpowiada Tim. To moja córka jest w domu, ale zaraz po nią pójdę, jeśli musi się podpisać. Nie ma potrzeby. Wystarczy autograf domownika. Kurier podaje tablet i plastikowy długopis. Tata Grace skrobie podpis, a kurier żegna się z nami i wraca pospiesznie do samochodu. Bez wątpienia chętnie wróci do domu, by świętować z rodziną. Od kogo? Pytam. Tim sprawdza nalepkę z adresem nadawcy. Brak nazwiska, tylko Post-Restant Boston. Przesyłka ma wymiary około 60 cm na 60 i kiedy Tim mi ją podaje, stwierdzam, że niewiele waży. Mruża oczy. A jeśli to bomba? To wybuchnie, a my umrzemy, zaś atomy, z których jesteśmy zbudowani, znajdą ponownie zastosowanie gdzieś we wszechświecie. I wesołych świąt, Bożego Narodzenia wszystkim. Stwierdzam przesadnie radosnym tonem, a potem przewracam oczami Jesteś niemożliwy. Co to za paczka? Dopytuje Grace, gdy wchodzimy do salonu w wielkim. Wiktoriańskim domu. Nie wiem, właśnie dostarczył ją kurier, podaje jej pudełko do ciebie. Grace z wdziękiem przygryza wargę, jak zwykle robi, kiedy się nad czymś zastanawia. Najpierw spogląda na pięknie przystrojoną choinkę i stosy perfekcyjnie zapakowanych prezentów pod spodem. Chyba tej paczki tam nie położymy, decyduje ostatecznie. Moje zaburzenia obsesyjno-kompulsywne nie pozwolą mi przeżyć jutrzejszego poranka, bo będę wiedziała, że znajduje się tam jedno głupie pudełko, które nie wygląda magicznie. Prycham. Mogę je dla ciebie zapakować, jeśli chcesz. Nie ma już papieru. Użyję więc gazety albo papieru pakowego. Moja dziewczyna wpatruje się we mnie. Będę udawać, że tego nie słyszałam. Jej ojciec śmieje się, bo jest zdrajcą. Dobrze, otwórz je więc teraz. Mówię do niej. Nawet nie wiemy, od kogo ta przesyłka, więc może to wcale nie być oficjalny prezent gwiazdkowy. W procentach jestem przekonany, że to bomba, ale nie martw się, tylko twój ojciec zapewnił mnie, że po eksplozji nasze atomy zostaną ponownie do czegoś użyte. Grace wzdycha. Czasem cię nie rozumiem, a potem idzie do kuchni w poszukiwaniu nożyczek. Podziwiam jej tyłek, który świetnie wygląda w jaskrawo-czerwonych leginsach. Dobrała do nich sweter w czerwono-białe pasy. Jej tata ma na sobie podobny sweter, ale w zielonym i czerwonym kolorze z nieudolnie wydzierganym reniferem, którego wziąłem za kota. Zdaje się, że to mama Grace zrobiła na drutach ten koszmarny przyodziewek. Jako osoba, która nie ma na koncie zbyt wielu przyjemnych świąt spędzonych ze swoją rodziną, muszę przyznać, że urzekły mnie dziwaczne zwyczaje i wersów. W porządku. Zobaczmy, co my tu mamy. Grace wydaje się podekscytowana, kiedy przecina pasek taśmy pakowej na pudełku. Ja zaś stoję w pogotowiu, bo nie pozbyłem się podejrzeń, że może to być próba morderstwa. Dziewczyna rozchyla klapy kartonu i wyciąga małą karteczkę. Marszczy brwi. Co tam jest napisane? Dopytuje. Tęsknię za tobą? O nie. Co jest? Do cholery. Kto do diabła przesyła mojej dziewczynie prezenty i kartki, na których napisane jest, że tęskni? Może to od twojej mamy, zagaduje Tim, równie zdezorientowany, sądząc po jego minie. Grace sięga do środka i gmera w kartonie wypełnionym papierem pakowym. Marszczy brwi jeszcze bardziej, gdy jej palce napotykają to, co skrywa paczka. Chwilę później wyłania się jej ręka trzymająca, udaje mi się tylko dostrzec, błysk bieli, błękitu i czerni, a Grace już wrzeszczy i upuszcza przedmiot, jakby parzył. — Nie! — krzyczy. — Nie! 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 Jest wściekła, dźga palcem powietrze. — Pozbądź się go, John! O, rany! Podchodzę do pudełka, podejrzewając o co chodzi. Tak, w środku jest. to Aleksander! Ojciec Grace marszczy czoło, gdy wyjmuje z kartonu porcelanową lalkę. Co to takiego? pyta. Nie! powtarza wciąż Grace, wskazując na mnie. Chcę, by zniknął! Natychmiast! A co mam z nim zrobić? odparowuje. Wyrzucić go do kosza? Blednie słysząc te propozycje. Nie możesz tego zrobić. A jeśli go to rozzłości? Oczywiście, że go to rozzłości. Spójrz na niego. Zawsze jest wściekły. Zmuszam się, by spojrzeć Aleksandrowi w twarz. Nie do wiary, że minęło prawie siedem błogich miesięcy, odkąd widziałem go po raz ostatni. Wśród starych, Najbardziej przerażających lalek, to on znajduje się na szczycie listy. Jego porcelanowa twarz jest nienaturalnie biała. Ma wielkie, błękitne oczy, pozbawione życia, dziwaczne, grube, czarne brwi, małe, czerwone usteczka i czarne włosy z ekstrawaganckim wdowim szpicem na czole. Ubrany jest w niebieską tunikę, białą apaszkę, czarną kurtkę i szorty oraz błyszczące czerwone buty. Jest najbardziej upiorną rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałem. Wystarczy! stwierdza Grace. Odtąd nie masz prawa przyjaźnić się z Jaretem. Mówię poważnie. W jego obronie mogę powiedzieć, że to Din zaczął. Zwracam jej uwagę. Z nim też nie możesz się już przyjaźnić. Zostaje ci tylko tucker, bo wiem, że on nienawidzi tego czegoś równie mocno jak ja. Uważasz, że mi się to podoba? Wpatruję się w nią. Spójrz. Wymachuje Aleksandrem przed twarzą Grace, która robi uniki, by nie zetknąć się z jego grubymi ramionami. Nie rozumiem. Tim osłania się, by dosięgnąć Aleksandra. Fenomenalna zabawka, co za wykonanie! podziwia Lalkę, podczas gdy ja wraz z jego córką gapimy się na niego z przerażeniem. Do cholery, tato! wzdycha Grace. On teraz zna twój dotyk. Czy ta zabawka została wykonana w Niemczech? Ojciec dalej bada Aleksandra. Wygląda na dzieło Niemców. XIX wiek? Bardzo mnie niepokoi to, ile wiesz na temat starych lalek. Stwierdzam szczerze. Bez żartów, odłóż go, zanim sobie ciebie zakoduje. Dla nas jest już za późno, już nas zna, ale ty wciąż masz czas, by siebie przed nim uratować. Nie rozumiem. Jest nawiedzony odpowiada ponuro Grace. Przytakuje. Czasem mruga do nas. Tim dotyka palcami ruchomych powiek Aleksandra. Mechanizm ma setki lat. Jeśli oczy samoistnie otwierają się i zamykają, najprawdopodobniej jest to spowodowane zużyciem. Przestań go dotykać! błaga Grace. Tego już za wiele. Czy on pragnie śmierci? Jeśli chodzi o Jareta, to najwyraźniej tak, bo ewidentnie chcę, bym go zamordował przy następnym spotkaniu. Jarrett Graham jest mi bliski jak brat. To mój najlepszy przyjaciel. Razem gramy w drużynie, jest wspaniały, ale żeby zrobić nam coś takiego w Boże Narodzenie. To prawda. Kilka miesięcy temu nadużyłem swoich prawdo zapasowych kluczy. By podrzucić ukradkiem Aleksandra do domu Jareta i jego dziewczyny z okazji urodzin Hana, Ale mimo wszystko to, co zrobił teraz. To już przegięcie. Czy nie macie nic przeciwko temu, bym zrobił zdjęcia i spróbował ocenić wartość tej rzeczy? Pyta Tim, a zdziwaczały naukowiec, który drzemie w jego duszy, zaczyna budzić się z uśpienia. Nie, zawracaj sobie głowy. Kosztuje cztery kawałki, odpowiada mu słusznie. Unosi wysoko brwi. Cztery tysiące dolarów? To kolejny powód, dla którego nie możemy go wyrzucić, to wydaje się niewłaściwe. Dean kupił go kilka lat temu na aukcji Antyków. Wyjaśniam. Według opisu jest nawiedzony, więc Din uznał, że to dobry dowcip kupić lalkę dla córki taka, która wtedy była jeszcze niemowlęciem. Sabrina strasznie się wkurzyła. Zaczekała i parę miesięcy później, gdy Din i Eli wrócili do miasta, Zapłaciła komuś w hotelu, by zostawił lalkę na poduszce Dina. Grace chichocze. Ellie krzyczała jak mała dziewczynka, gdy włączyła światło i zobaczyła tam Aleksandra. I teraz docieramy do sedna. Kończę po części uśmiechając się, a po części wzdychając. Chodzi o to, że przekazujemy sobie wzajemnie Aleksandra wtedy, gdy dana osoba najmniej się tego spodziewa. – Co sprzedający powiedział o tej rzeczy? – pyta z zaciekawieniem Tim. – Czy ma jakąś historię? – Grace potrząsa głową. – Tato, przestań proszę nazywać go tą rzeczą. On cię może usłyszeć. – Miał coś w rodzaju karty informacyjnej. – Odpowiadam, wzruszając ramionami. – Nie pamiętam, u kogo ona teraz jest. Na imię ma Aleksander. Należał do małego chłopca, Williego, który umarł na kalifornijskim szlaku w czasach gorączki złota. Wydaje się, że cała rodzina umarła z głodu poza Willem. Biedny dzieciak wędrował całymi dniami, szukając pomocy, aż w końcu spadł do wąwozu, złamał nogę i leżał tam, aż umarł z wychłodzenia. Grace wzdryga się. Odnaleźli go z przyciśniętym do piersi Aleksandrem. Psychotyczny sprzedawca lalek powiedział, że duch Wilniego wszedł w Aleksandra tuż przed śmiercią chłopca. Tim otwiera szeroko oczy. To kurewsko mroczne. Otwieram szeroko usta. Tim? Czyżbyś właśnie zaklął? A czy mógłbym się powstrzymać? Pyta odkładając Aleksandra z powrotem do pudełka i zamykając klapy. Może zanieśmy go na strych. Jean i David mogą się zjawić w każdej chwili. Nie chcemy ich narażać na spotkanie z tą rzeczą. Tim Ivers, kiwając stanowczo głową, odmaszerowuje z pudełkiem w dłoni. Szczerze nie wiem. Czy mówił to serio, czy stroił sobie z nas żarty? Usiłuję powstrzymać śmiech, gdy obracam się do Grace. No i proszę. Aleksander został zesłany na strych. Lepiej się czujesz? Czy wciąż jest w domu? Cóż. Tak, w takim razie nie, nie czuję się lepiej. Uśmiecham się szeroko, chwytam ją w talii i przyciągam do siebie. Potem pochylam głowę i muskam jej usta. A teraz? Mruczę. Nieco lepiej. Poprawia się. Kiedy znów ją całuję, przywiera do mnie i obejmuje ramionami za szyję. Cholera, tak mi tego brakuje, gdy jestem w trasie. Wiedziałem, że życie zawodowego hokeisty będzie trudne, ale nie spodziewałem się, że aż tak bardzo będę tęsknił za Grace podczas każdego wyjazdu. Nie podoba mi się, że znów cię nie będzie, mówi w moje usta. Najwyraźniej myślimy o tym samym. Przez kilka najbliższych dni jeszcze zostaje, przypominam jej, zagryza wargę i przyciska policzek do mojej piersi. Mimo wszystko to mało czasu. Mówi tak cicho, że ledwo ją słyszę. Wdycham słodki zapach jej włosów i przytulam ją mocniej. Ma rację. To stanowczo za mało czasu. Rozdział trzeci. Grace. Kilka dni po Bożym Narodzeniu Logan wyjeżdża, aby zagrać w pięciodniowej serii meczów wyjazdowych na zachodnim wybrzeżu. Nieustające rozstania i życie niby razem, choć osobno, to teraz dla nas norma. Na przykład są święta, nie mam zajęć w szkole i jestem w domu. Logan akurat wyjeżdża. Logan ma kilka wolnych wieczorów i przebywa w domu. Ja tkwię na kampusie Uniwersytetu Briar w Hastings, który znajduje się 45 minut drogi samochodem od naszego mieszkania. Wybraliśmy przytulny szeregowiec z piaskowca, bo leży dokładnie w połowie drogi między Hastings a Bostonem. Gdzie drużyna logana ma treningi łyżwiarskie? Zimy w nowej Anglii są jednak nieprzewidywalne, więc jeśli pogoda zaczyna się psuć, czas dojazdu się wydłuża, co automatycznie skraca chwilę, które moglibyśmy spędzić razem. Ale dopóki nie uzyskam dyplomu, tak będzie wyglądać nasze życie. Na szczęście oficjalnie kończę naukę w maju i wtedy poszukamy nowego mieszkania w Bostonie. Chociaż nie wiem, co będzie, jeśli dostanę pracę w innym mieście. Nawet nie rozmawialiśmy o takiej możliwości. Byśmy nie musieli tego robić. Mimo, że trwa przerwa świąteczna, radio i stacja telewizyjna kampusu działają normalnie, więc dzień po wyjeździe Logana jadę do pracy. W tym roku zostałam kierownikiem stacji. Co wiąże się z większą odpowiedzialnością i masą idiotycznych problemów, z którymi muszę sobie radzić. Nieustannie mam do czynienia z rozmaitymi wybuchami ego. I trudnymi osobowościami Dzisiejszy dzień nie różni się od innych Gaszę kilka małych pożarów Staram się zażegnać kłótnie o higienę osobistą Między Pace'em a Evelyn Współprowadzącymi najpopularniejszy program radiowy Briar Jedynym jasnym punktem szalonego poranka Jest późne śniadanie z Daisy Moją dawną współlokatorką Kiedy w końcu nadchodzi czas naszego spotkania Drogę do Coffee Hut pokonuję prawie biegiem Żeby się nie spóźnić Daisy cudem udało się zająć dla nas mały stolik na tyłach sali. Wielki wyczyn, zważywszy na to, że kawiarnia zawsze jest wypełniona po brzegi, bez względu na dzień i porę. Hej! mówię zdejmując płaszcz, uszczęśliwiona, że ją widzę. Przyjaciółka podrywa się z krzesła, by mnie uściskać. Aż miło dotknąć jej ciała. W kawiarni jest tak cieplutko, więc zdążyła się ogrzać, podczas gdy ja po drodze przez kampus zamieniłam się w sopelę lodu. Ojej, ale zmarzłaś. Usiądź, wzięłam dla ciebie latę. Dzięki. Odpowiadam. Mam tylko godzinę, zamówmy więc od razu coś do jedzenia. Tak jest, proszę pani. Chwilę później siadamy przy stoliku i przeglądamy menu. Które nie jest zbyt bogate, bo kawiarnia podaje jedynie kanapki i ciasta. Daisy podchodzi do lady złożyć zamówienie, a potem sączymy swoje napoje, czekając, aż podadzą nam jedzenie. Wyglądasz na zestresowaną, stwierdza szczerze. Jestem zestresowana. Właśnie spędziłam ostatnią godzinę objaśniając Faceowi Dawsonowi, dlaczego musi zacząć używać dezodorantu. Daisy blednie. A dlaczego przestał go używać? Pocieram skronie, bo głowa jeszcze mnie boli od tych problemów, z którymi musiałam sobie poradzić w pracy. By zaprotestować przeciwko zanieczyszczeniu oceanów plastikiem. Daisy chichocze. Nie rozumiem. Czego tu można nie rozumieć? Odpowiadam sarkastycznie. Jego dezodorant był w plastikowym pojemniku. Ocean jest pełen plastiku. Ergo, aby przeciw temu zaprotestować, musi śmierdzieć w studiu. Daisy prawie opluła się kawą. <laughs> tak, wiem, że ciężko pracuje się ze śmierdzielem, ale wszystko, co wypływa z ust tego chłopaka, jest niczym czyste złoto. Evelyn w końcu stanęła o okoniem i zagroziła, że odejdzie, jeśli on nie zacznie znów używać dezodorantu. Musiałam więc usiąść z nimi i mediować, aż w końcu Pace zgodził się na żądania Evelyn, pod warunkiem, że ona przekaże 200 dolarów na organizację dobroczynną zajmującą się ratowaniem oceanów. Nie miałam pojęcia, że aż tak bardzo troszczy się o środowisko, bo tak nie jest. Jego nowa dziewczyna obejrzała w zeszłym tygodniu jakiś film dokumentalny o wielorybach i zdaje się, że to zmieniło ich życie. Gdy otrzymujemy zamówione kanapki, opowiadamy sobie, co się dzieje u każdej z nas. Gawędzimy o naszych zajęciach, nowym chłopaku Daisy i moim stanowisku w stacji. W końcu wypływa temat mojego związku, ale kiedy mówię, że wszystko jest w porządku, przenikliwa Daisy nie daje się tak łatwo zbyć. Co jest? pyta natychmiast. Kłócicie się z Loganem? Nie, zapewniam ją. Ani trochę. To co się dzieje? Kiedy o was zapytałam, czemu zabrzmiałaś się, jakbyś była zblazowana? Mm, bo wszystko jest trochę zblazowane. Wyznaję. Jak to? Oboje jesteśmy bardzo zajęci. Logan ciągle wyjeżdża, częściej jest w podróży niż w domu. Boże narodzenie było wspaniałe, ale trwało za krótko. Natychmiast po świętach Logan rozpoczął rozgrywki wyjazdowe. Daisy ze współczucia mierzy mnie wzrokiem gryzące wrapa z tuńczykiem. Przeżuwa go powoli, przełyka i pyta: A jak seks? W tej dziedzinie jest nieźle. Naprawdę. Nawet bardzo dobrze. Od razu przypomina mi się wieczór, gdy udawaliśmy wybarze nieznajomych. To wspomnienie wzbudza we mnie gorący dreszcz. Cóż to był za wspaniały seks? Nie mamy w zwyczaju zabawiać się w miejscach publicznych, ale kiedy już to robimy, rany boskie, robi się gorąco jak w piekle. Nasze życie seksualne zawsze było satysfakcjonujące. Pewnie dlatego dzieląca nas odległość okazuje się taka nieznośna. Gdy jesteśmy razem, nasze życie jest pełne namiętności i no, doskonałe, jak na początku. Mamy tylko problem, by znaleźć czas na bycie razem. Cierpimy na permanentny brak czasu. Jestem szczęśliwa z Loganem. Jeśli miałabym czegokolwiek pragnąć, to tylko tego, by częściej cieszyć się jego obecnością. Tęsknię za nim. Rozłąka jest trudna. Mówię do Daisy. Wyobrażam sobie. Ale co zrobisz? On przecież nie rzuci hokeja, a ty nie zostawisz koledżu, skoro zostało ci zaledwie pięć miesięcy do jego ukończenia. No, to prawda. Zgadzam się z nią. I nie chcesz z nim zerwać? Aż się wzdrygam. No, oczywiście, że nie. Może powinniście się pobrać? Ten pomysł wywołuje uśmiech na mojej twarzy. To mi właśnie radzisz? Ślub? Przecież oboje tego chcecie. Skoro i tak planujecie się pobrać, wzrusza ramionami. Może jeśli złożylibyście poważniejszą deklarację, łatwiej byłoby ci znieść ten pełen stresu okres przejściowy. Nawet gdy dzieliłaby was odległość, nie stresowałabyś się tak bardzo, bo istniałby ten super trwały fundament. Małżeństwo dawałoby ci poczucie stabilizacji. No to nie głupi pomysł. Przyznaję. Chcę poślubić Logana. Bez dwóch zdań. Ale naszym problemem jest czas. Nawet jeśli chcielibyśmy gdzieś uciec, by podajemnie wziąć ślub, kiedy mielibyśmy to zrobić, wzdycham ponuro. Zawsze jesteśmy zajęci, albo przebywamy w innych stanach. Cóż zatem, nie masz wyboru, i musisz przełknąć tę żabę. Stwierdza Daisy: Ma rację, ale to takie trudne. Brakuje mi Logana. Nie lubię wracać po zajęciach do pustego mieszkania. Włączam wtedy telewizor tylko po to, by w przelocie gdzieś mignął na ekranie mój chłopak. Z kolei, gdy ja wkuwam do egzaminów, jestem tak zmęczona, że nie mam siły wyjść z nim do restauracji czy do kina a Logan, gdy wraca do domu po szczególnie ciężkim meczu, natychmiast kładzie się do łóżka. Późniaczony, obolały i zbyt wyczerpany, by nawet się przytulić. Po prostu dzień nie ma wystarczającej liczby godzin, a teraz, kiedy prowadzę stację, jest jeszcze gorzej. Gdy zaczynałam kolecz, nie byłam pewna, co chcę robić po uzyskaniu dyplomu. Najpierw myślałam o tym, żeby zostać psychologiem... Ale na drugim roku dostałam pracę przy produkcji programu radiowego na kampusie, i dzięki temu zrozumiałam, że chcę być producentką telewizyjną, a konkretnie producentką wiadomości. Skoro podjęłam już decyzję, nie chcę opuszczać zajęć albo migać się w pracy, kłamiąc, że jestem chora, bo akurat Logan nagle ma wolną godzinę lub dwie. Obydwoje mamy zobowiązania, które są dla nas ważne. Tak więc, jak to ujęła Daisy, musimy przełknąć tę żabę. Przepraszam. Mówię. Nie chciałam smęcić. Wszystko w porządku między mną a Loganem. Czasem tylko tak ciężko. Telefon sygnalizuje przychodzącą wiadomość. Zerkam na ekran i uśmiecham się, bo to wiadomość od mojego chłopaka. Daje mi znać, że drużyna wylądowała bezpiecznie w Kalifornii. Zrobił to samo wczoraj, gdy dotarli do Nevady. Doceniam, że zawsze informuje mnie, gdzie jest. Yy, sekundę. Mówię do przyjaciółki, pisząc odpowiedź. Wyślę tylko szybkiego smsa do Logana, żeby mu życzyć szczęścia w dzisiejszym wieczornym meczu. Odpowiada mi natychmiast. Logan. Dzięki skarbie naprawdę żałuję, że ciebie tu nie ma. Ja. Ja też. Logan. Zadzwonić po meczu? Ja. Tak, o ile tu nie będzie już zbyt późno. Logan. Spróbujesz nie zasnąć? Rozmawialiśmy zeszłej nocy tylko przez dwie minuty. Smutna minka. Ja. Wiem, przepraszam. Wypiję dziś może kawy, żeby nie zasnąć. Ale, chociaż dotrzymuję pierwszej części obietnicy, to jednak kofeina nie pomaga. Gdy docieram do domu, ledwo wystarcza mi energii, by zjeść kolację i wziąć prysznic. Gdy Logan wysyła mi wiadomość o północy, by pogawędzić, no, śpię głęboko. Rozdział czwarty. Logan. Grace, jak poszła konferencja prasowa? Ja, całkiem nieźle. Poległem na kilku pytaniach i mówiłem za długo. G. odpowiada zawsze krótko i zwięźle, ale to stary wyjadacz. Grace, jestem pewna, że byłeś wspaniały. Serduszko. Ja, cóż, trener mnie nie wylał. Zakładam więc, że zdałem egzamin prasowy. Grace, jeśli cię zwolni, skopię mu tyłek. Uśmiecham się do telefonu. Właśnie wróciłem do hotelu po dzisiejszym meczu przeciwko San Jose i wciąż jestem pełen energii. W końcu zmęczenie zwali mnie z nóg, ale zwykle mija trochę czasu, zanim się wyciszę. Ja. Może być. Wom? Grace. Wom? Jestem zbyt zmęczona, by to rozszyfrować. Ja. Wystarczy o mnie. Co u ciebie? Grace: Czy możemy porozmawiać o tym jutro? Już leżę w łóżku. Jest pierwsza w nocy. Sprawdzam zegarek. O cholera! Oczywiście, że już leży w łóżku. U mnie jest zaledwie dwudziesta druga, ale na wschodnim wybrzeżu ludzie o tej porze śpią. Wyobrażam sobie Grace ciepłą i miękką pod naszą flanelową pościelą. W Nowej Anglii panują teraz mrozy, więc pewnie śpi w kraciastych spodniach i koszulce z długim rękawem i napisem wiewiórki górą. Żadne z nas nie wie, co to znaczy, bo na koszulce widnieje też ananas. Ale z pewnością nie nałożyła skarpetek. Śpi na boso bez względu na temperaturę, a jej stopy zawsze przypominają bryłki lodu. Kiedy zwijam się w kłębek, w łóżku, przyciska je do moich łydek mały złośliwiec. Przecieram zmęczone oczy. Tęsknię za Grace. Ja. Tęsknię za tobą. Nie odpowiada. Pewnie zasnęła. Gapię się przez chwilę w telefon, czekając na odpowiedź, ale ta nie nadchodzi. Wywołuję więc inny wątek wiadomości i wysyłam SMS-a do Jareta. Ja. Szybki drink w barze. Jaret. Zawsze. Spotykamy się na dole i znajdujemy cichy kąt w hotelowym barze. Nie ma tu teraz wielu klientów, więc nie musimy długo czekać na piwo. Stukamy się butelkami i każdy z nas bierze łyk, z tym, że ja zdecydowanie większy. Jared obserwuje mnie przez sekundę. Co się dzieje? Nic. Kłamie. Mruży podejrzliwie oczy. Jeśli chcesz znów opieprzyć mnie za Aleksandra, to nie będę tego słuchać. Włamałeś się do naszego domu i podłożyłeś go tam, by wystraszyć Wellsie. Jeśli myślisz, że będę przepraszać za to, że go wam dostarczyłem na święta, to się nie doczekasz, bratku. Zadzieram głowę, patrząc na niego. Próbuję się nie śmiać. Skończyłeś? Tak, prycha. To dobrze. Bo po mnie też się nie spodziewaj przeprosin. Wiesz dlaczego, bratku? Czekaj, czy od teraz tak będziemy do siebie się zwracać? Nie rozumiem tego, ale dobra, nieważne. Wszyscy znosimy katusze, udzielając co jakiś czas gościny porcelanowemu Aleksandrowi. Twoja kolej wypadła akurat w urodziny Hanna. Trudno. Znika kwaśna mina dżaret, a na jego twarzy pojawia się porozumiewawczy uśmiech. Komu teraz zamierzasz go przesłać? Myślałem, że może tak dostanie go w prezencie ślubnym. Tej wiosny nasz przyjaciel Tucker po trzech latach życia w grzechu w końcu żeni się z mamą swojego Bobasa. Co za gnojek. Jestem nieco zdziwiony, że aż tyle czasu zajęło jemu i Sabrinie podjęcie decyzji o ślubie. Byli ze za sobą zaręczeni przez cholerną wieczność, ale pewnie Sabrina najpierw chciała zdobyć dyplom. W maju kończy prawo na Harvardzie. Chłopie, nie! Twarz dżareta blednie. Nie spieprzymy ludziom ślubu. Ale święta to już można spieprzyć. Odparowuje. Laski są szczęśliwe i zgodne podczas urodzin i świąt. Śluby? Wtedy zamieniają się w bestie. Potrząsa głową ostrzegawczo. Sabrina urwie ci jaja, jeśli jej to zrobisz. Zapewne ma rację. Niech będzie, dam godinowi. On bardziej na niego zasłużył. To prawda, bracie. Śliczna, ciemnowłosa, młoda kobieta przechodzi powoli obok naszego stolika i gdy tylko nas zauważa, od razu rzuca na mnie przeciągłe spojrzenie. Jestem przygotowany na to, że zaraz zobaczę szeroko otwarte oczy i usłyszę przeszywający pisk, błaganie o autograf albo o selfie z Jaretem Grahamem. Ale ona zachowuje rezerwę, co dobrze o niej świadczy. Zagraliście dziś świetny mecz. Stwierdza z wahaniem, popatrując z podziwem to na mnie, to na Jareta. Unosimy do góry butelki. Dzięki, odpowiada Jaret z uprzejmym uśmiechem. Proszę, miłego wieczoru, macha do nas i idzie dalej, stukając szpilkami o marmurową posadzkę lobby. Zatrzymuje się przy recepcji, by porozmawiać z obsługą i co jakiś czas spogląda na nas przez ramię. Ojej, super gwiazdo przydzę. już nawet nie proszą cię o selfie jesteś stary i zużyty. Wywraca oczami. Cóż, ciebie też nie poprosiła o zdjęcie żółtodziobie. A teraz powiesz mi wreszcie, dlaczego siedzę tu i piję z tobą zamiast regenerować się po ciężkim meczu? Przełykam kolejną porcję piwa, a potem powoli odstawiam butelkę. Boję się, że Grace ze mną zerwie. Ponure słowa wiszą między nami. Jared wygląda na wstrząśniętego. Jego szare oczy spoglądają na mnie z troską. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że macie problemy. Bo tak naprawdę nie mamy, nie kłócimy się, nie zdradzamy, nic takiego. Ale jest między nami dystans, wyznaję. Nie ma na świecie wielu ludzi, przy których czułbym się komfortowo, prosząc o radę, zwłaszcza w kwestiach związanych z kobietą, ale Jared jest niezłym słuchaczem i cholernie dobrym przyjacielem. Dystans wtóruje. Tak, dosłownie i w przenośni. I wciąż się pogłębia. Zaczęło się, gdy grałem dla providence, ale tamten harmonogram to pestka w porównaniu z obecnym. Wskazuje gestem otoczenie. Nawet nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego hotelu. Do diabła niekiedy wieczorem nie pamiętam w jakim jestem mieście. Życie zawodowego hokeisty to nie tylko blichtr i splendor. Ono polega na ciągłym podróżowaniu. Wiele czasu spędza się w samolotach i w pustych, hotelowych pokojach. Trochę wygląda to tak, jakbym się użalał, bo mnie uwierają diamentowe buciki, prawda? Bo fakt. Zawodowy hokeista zarabia naprawdę dobrze, ale pominąwszy kwestie finansowe, takie życie naprawdę daje w kość fizycznie i psychicznie i, jak się okazuje, także emocjonalnie. Tak, niełatwo się przystosować, przyznaje Jared. Czy ty i Welsi mieliście problemy, kiedy po raz pierwszy dołączyłeś do ligi? Oczywiście, przebywanie cały czas w trasie nadwyręża związek. Wodzę palcem wskazującym, po etykiecie na moim piwie. A jak go odwyrężyć? Wzrusza ramionami. Nie ma konkretnego rozwiązania. Rada? Spędzajcie jak najwięcej czasu razem. Wyjeżdżajcie, zmieniajcie otoczenie. Mówisz? Tak. Przez pierwszych kilka miesięcy wraz z Welles ledwo ruszaliśmy się z domu. Byliśmy wciąż zmęczeni. Siedzieliśmy razem i oglądaliśmy filmy na Netflixie, jak para zombie. To nam nie służyło. Szczerze mówiąc, chyba nie jest to dobre dla żadnego związku. Siedzieliśmy w domu, jak w klatce. Ona brzdąkała na gitarze, a ja zdychałem na kanapie. Tak, czasem miło było zwyczajnie wiedzieć, że jest obok i dzieli tę samą przestrzeń, co ja. Dokładnie wiem, co ma na myśli. Jeśli oglądam telewizję, a Grace uczy się przy stole w jadalni, często spoglądam w jej stronę i uśmiecham się, widząc małą zmarszczkę skupienia na jej czole. Czasem kusi mnie, by podejść do niej i pocałować tę cienką kreseczkę, wygładzić ją wargami. Ale nie przeszkadzam jej w pracy, uśmiecham się do siebie, zwyczajnie ciesząc się, że jest obok mnie. Ale zdarzało się, że choć jesteśmy razem, byliśmy wobec siebie bardzo zdystansowani. Ciągnie żaret, bierze kolejny łyk piwa. Wtedy właśnie trzeba zadbać o związek, iść na spacer, odkrywać nowe miejsca, iść na kolację do restauracji, nadal tworzyć wspomnienia i dzielić się doświadczeniami. Złymi czy dobrymi, nieważne. One jednakowo zbliżają. Potrzeba po prostu czegoś ekscytującego, nowego w codziennej prozie życia. Robimy ekscytujące rzeczy. Protestuję. Na przykład puszczam oko. Odgrywamy rolę. To miło, ale nie mówię o seksie. Oczywiście, seks nie zaszkodzi, ale, ale chodzi o to, by Grace była priorytetem. Musisz jej pokazać, że hokej nie jest całym twoim światem. Nawet jeśli tak jej się wydaje. A jeżeli zawiedzie wszystko inne, tydzień na Karaibach zdziała cuda. Ziom, kiedy my na to mamy mieć czas? Ledwo udaje nam się znaleźć jedną lub dwie wspólne noce. A co tu mówić o tygodniu? Chcieć to móc. W przyszłym tygodniu mamy dwa wolne wieczory, bo to sylwester. Przypomina mi, jest wiele miejsc w okolicy, do których możecie się udać. Tak. W Nowej Anglii zimą? Ziom naśladuje mnie. Otwórz: Airbnb. Znajdziesz tysiące malutkich hotelików, wszystkie w odległości kilku godzin jazdy? Zabierzcie narty i jazda. To prawda, Grace uwielbia jeździć na nartach. Zastanawiam się. Zbliża się przerwa, a po niej ma nastąpić długa seria meczów wyjazdowych. Zdecydowanie chcę, nie muszę spędzić więcej czasu z moją dziewczyną przed kolejną długą podróżą. Obawiam się, że jeśli tego nie zrobię, dystans między nami tylko będzie się powiększał, aż w końcu staniemy się sobie obcy. Wciąż się tym zamartwiam, gdy pół godziny później rozstajemy się z dżaretem na schodach, bo każdy zmierza do swojego pokoju. Na szczęście adrenalina już nie buzuje mi w żyłach. Jestem wyczerpany. W chwili, gdy moja głowa dotknie poduszki, po prostu odpłynę. Wcześniej rano lecimy do Phoenix. Do zobaczenia jutro, żegna się Jared, a potem znika za rogiem. Cała drużyna ma pokoje na tym samym piętrze, ale G. śpi po drugiej stronie szybu windy. Na razie, ziom. Wyciągam kartę klucz z tylnej kieszeni i przesuwam nią nad klamką. Słychać kliknięcie i drzwi się otwierają. Odnoszę wrażenie, że coś jest nie w porządku. Wchodzę do ciemnego pokoju, a dokładnie pamiętam, że zostawiłem włączone światła, gdy wyszedłem na spotkanie z Jaretem. Teraz pochłania mnie mrok, aż mi się włos jeży na karku. Kolejny sygnał ostrzegawczy to cichy szelest na łóżku. A może pomyliłem pokoje? Nie, to niemożliwe. Użyłem mojej własnej karty, żeby wejść... Chodź, supergwiazdo, nie każ mi czekać całą noc. Wabi gardłowy damski głos. Mało nie wyskakuje ze skóry. Co tu się kurwa dzieje? Czuję przypływ adrenaliny. Uderzam dłonią w ścianę i trafiam we włącznik. Eksplozja światła zalewa pokój, ukazując nagą kobietę rozciągniętą na moim łóżku. Wygląda, jakby pozowała do kalendarza playboya. Założyła jedno ramię za głowę, a ciemne włosy spływają kaskadą po jej ramieniu. I rozpościerają się jak wachlarz na poduszce. Piersi, nogi i krzywizna jej tyłka atakują mój wzrok. Zmuszam się więc, by patrzeć na jej twarz. Natychmiast ją rozpoznaję. To laska z hotelowego lobby. — Co jest do cholery? — warczę. — Jak się tutaj dostałaś? Intrus, który odwiedził mnie o północy, zupełnie nie przejmuje się wściekłością w moim głosie. — Mam swoje sposoby — odpowiada skromnie. Nie do wiary, że to się dzieje. Pocieram skronie, które nagle zaczynają mi pulsować. Dobra, słuchaj, nie znam cię. Jeśli sobie myślałaś, że cokolwiek z tego wyjdzie, to muszę cię rozczarować. Czas, żebyś sobie poszła. Dziewczyna wydyma przesadnie usta. Nie mówisz serio. Jęczy. Jestem twoją największą fanką. Chcę tylko pokazać, jak bardzo cię doceniam. Dzięki, ale rezygnuję. Zakładam ręce na piersi. Wyjdziesz sama, czy mam wezwać ochronę? Na jej twarzy pojawia się przebiegły uśmiech. Nie sądzę, kotku, by udało mi się opuścić twoje łóżko. Nie do wiary. Unosi lekko głowę, by pokazać mi ramię, na którym się opiera, a raczej nad garstek, który został przykuty kajdankami do słupka łóżka. Wolne żarty. Przywołuję resztki cierpliwości i pytam gdzie jest karta? Dziewczyna opuszcza wzrok na swoje ciało, a jej sprośny uśmieszek skierowany w moją stronę mówi mi wszystko, co muszę wiedzieć. Nie, o nie, nie mam zamiaru użerać się z wariatką. Bez słowa przechodzę przez pokój do szezlonga, gdzie zostawiłem płaszcz, a potem biorę swoją płócienną torbę z podłogi. — Dokąd idziesz? — piszczy wstrząśnięta psychofanka. — Daleko stąd — odpowiadam zwięźle. Maszeruję w stronę drzwi, rzucając przez ramię. Nie martw się, dam znać w recepcji, że tu jesteś. Ostatnią rzeczą, którą słyszę, zanim drzwi zamykają się za mną, są słowa: Wracaj tu, Johnie Loganie! Nieprawdo, kurwa podobne. Gdy już znajduję się na korytarzu, klnę pod nosem, jak szewca, potem mijam windy i idę pewnym krokiem do pokoju Jareta. Jestem zbyt zmęczony, by radzić sobie z tym szajsem. Sama myśl o tym, że musiałbym zejść na dół i opowiadać tę historię w recepcji, potem skontaktować się z kierownikiem hotelu, załatwiać nowy pokój, ryzykować, że zadzwonią do trenera lub do kogoś z drużyny, by uzyskać podpis lub coś w tym rodzaju. Do diabła z tym. Za dużo wysiłku i będzie mnie to kosztowało co najmniej godzinę snu. Śledzisz mnie? Warczy Jared na mój widok, otwierając drzwi. Nie ma na sobie koszulki, tylko bokserki w kratkę i stoi na bosaka. Śpię dzisiaj u ciebie mam rocze tytułem wyjaśnienia, a potem przepycham się obok niego, by wejść do środka. Kładę torbę na krześle. Pozwól tylko, że najpierw zadzwonię. Mówisz serio? Ignoruję go i sięgam po słuchawkę, wciskając przycisk łączący z recepcją. Odzywa się nadgorliwy męski głos. Co możemy dla pana zrobić, panie Graham? Halo, tutaj John Logan, kolega z drużyny Jareta. Powinienem być w pokoju 52-12, ale w tej chwili leży tam naga kobieta przykuta kajdankami do mojego łóżka. Zdumiony Jaret parska, a potem już wyje ze śmiechu, tłumiąc wybuch wesołości przed ramieniem. Ponieważ jedyna karta do drzwi znajduje się w mojej kieszeni, kontynuuje niezbyt miłym tonem, zakładam, że wpuścił ją tam jakiś wasz pracownik. No chyba, że kartę ukradła, tak czy owak. Nie wygląda to dla was dobrze. Jared zgiął się w pół ze śmiechu, siedząc na krawędzi łóżka. O rany, wyrzuca z siebie pracownik hotelu. Przepraszam za to, panie Logan. Natychmiast wyślemy ochronę do pańskiego pokoju i sprowadzimy pana, jak tylko prześpię się u pana Grahama. Przerywam mu. Ale tak, proszę, wyślijcie kogoś do mojego pokoju. Mamy samolot wcześniej rano.